Do Betlejem można dostać się własnym środkiem transportu, przejść na piechotę lub dojechać autobusem numer 21 od strony Bejdżala. Autobus odjeżdża z dworca autobusowego we wschodniej Jerozolimie. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Tym razem zapraszam Was do Betlejem. Za mną znajduje się Bazylika Narodzenia, czyli miejsce, gdzie narodził się Chrystus. Pod bazyliką, najstarszą bazyliką na świecie, czyli najstarszym kościołem, który jest do dzisiaj czynny, bo dzisiaj odbywają się tutaj nabożeństwa, znajduje się Grota Narodzenia, czyli grota, w której narodził się Chrystus. Za chwilę wejdziemy sobie do środka, zobaczymy w środku cerkiew, a do cerkwi dobudowany jest też kościół katolicki, kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Zapraszam. Kiedy znajdziemy się już w mieście, pierwsze kroki powinniśmy skierować do Bazyliki Narodzenia, która składa się z dwóch kościołów – prawosławnej grecko-ormiańskiej cerkwi i katolickiego kościoła świętej Katarzyny. Oba stoją nad starożytnymi grotami i przylegają do siebie ścianą. Pierwszy kościół w Betlejem wybudowała w IV wieku święta Helena, a następnie po tym, jak w czasie powstania Samarytan został zniszczony, cesarz Justynian kazał go odbudować. Mimo że w VI wieku najeżdżający na te ziemię Persowie zniszczyli wszystkie ówczesne kościoły, ten cudem został nietknięty. Stało się to za sprawą malowidła przedstawiającego trzech króli składających dary Chrystusowi. Królowie mieli na sobie szaty przypominające perskie, więc Persowie, nie chcąc bezcześcić swojego wizerunku, ominęli Bazylikę Narodzenia na drodze swoich zniszczeń. Nie zniszczyli jej też muzułmanie, gdyż Jezus jest dla nich drugim co do wielkości prorokiem i również pielgrzymują do Groty Narodzenia. Summa summarum, jest to najstarszy wciąż czynny kościół na świecie, obecnie po gruntownym remoncie i pod patronatem UNESCO. Pod cerkwią znajduje się część groty, której według tradycji chrześcijańskiej narodził się Jezus i gdzie znajduje się żłóbek. Pod kościołem katolickim znajduje się ta część groty, w której święty Hieronim przez 40 lat tłumaczył Pismo Święte na przełomie IV i V wieku. Betlejem jest niewielkim, liczącym 30 km kwadratowych powierzchni miastem. Wraz z Bejdżala i Bejt Sachur tworzy Trójmiasto, które liczy około 70 tysięcy mieszkańców, chrześcijańskich i muzułmańskich Arabów. Betlejem graniczy z Jerozolimą. Z centrum Jerozolimy do Betlejem jest tylko 8 km, ale nie jest prosto się tam dostać, gdyż należy przekroczyć najpierw punkt kontrolny, żeby dostać się do autonomii palestyńskiej. Obecnie wjeżdżając do Betlejem samochodem nie jesteśmy kontrolowani. Przy wyjeździe trzeba pokazać paszport, czasem żołnierze mogą zajrzeć do bagażnika. Nie ma żadnych problemów dla turystów, aby się tam dostali, wydostali czy też zanocowali. Ważnym jest jednak, aby mieć przy sobie paszport wraz z wizą, którą dostaniemy na lotnisku. Nie można do Betlejem wjechać wynajętym samochodem, bo nie obejmuje go ubezpieczenie. W mieście również ciężko się poruszać bez znajomości jego topografii, a tamtejsi taksówkarze próbują wykorzystywać turystów, czasem dziesięciokrotnie zawyżając cenę. Dlatego najlepiej jest wybrać się na jednodniową wycieczkę z przewodnikiem i jego transportem. I welcome the Polish pilgrims to come to the Holy Land. Bethlehem is very safe and there is nothing to be afraid. And we welcome you. We receive many tourists from India, from Indonesia, from Spain, from Portuguese. And we have many nationalities that are coming to the Holy Land. We welcome you, the Polish people. It is very safe and you are most welcome to Bethlehem. To miejsce zawsze oblegane jest przez turystów, a zwłaszcza pielgrzymów. W sezonie do Groty Narodzenia ustawiają się kolejki, których czasem trzeba spędzić nawet około 3 godzin. Tak więc teraz jest to najlepszy czas na odwiedziny, gdyż jeszcze nie wszyscy zaczęli wracać do Ziemi Świętej i można spokojnie i bez tłumów nawiedzić to miejsce.
Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube Anispol Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu Izrael24.